Mówiło się, że jego ofiar mogło być nawet 90, ale prokuratura udowodniła mu tylko jedną zbrodnię, za którą otrzymał najwyższy wówczas wymiar kary. Leszek Pękalski, czyli wampir z Bytowa, jak okrzyknęły go media, budził strach na ulicach miast w całym kraju i do dziś jest jednym z najbardziej znanych polskich zabójców. Czym się teraz zajmuje? Mężczyzna wyszedł z więzienia, ale nie wypuszczono go na wolność. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Pokój Zbrodni. Leszek Pękalski urodził się w Osiekach, koło Bytowa w województwie pomorskim. To przez to w toku sprawy media nadały mu przydomek Wampir z Bytowa. Mężczyzna był oskarżany o to, że na przełomie lat 1984-1992, choć źródła podają różne zakresy, miał działać jako seryjny zabójca i gwałciciel. On sam przed procesem przyznawał się do 70 zbrodni, a niektóre media podawały, że ofiar mogło być nawet 90. Powstały o nim tysiące artykułów i reportaży, pisano prace naukowe oraz książki. I choć Pękalski z niepokojąco dużym zapałem opowiadał o zbrodniach, to podczas pamiętnej rozprawy zdecydował się wycofać zeznania, a prokuraturze udało się udowodnić mu tylko jedno morderstwo. Dlaczego? Aby poznać odpowiedź na to pytanie, trzeba wrócić do samego początku tej historii. Wampir z Bytowa został przeanalizowany przez śledczych i dziennikarzy od stóp do głów. Zbadano między innymi jego przeszłość oraz dzieciństwo. Matka była alkoholiczką, a Pękalski urodził się wraz z siostrą bliźniaczką. Chłopcem zajmowano się głównie w domu dziecka, ale pieczę przez jakiś czas trzymała nad nim też babcia i wujek, bo matka nie znajdowała dla dzieci zbyt wiele czasu, mówiąc delikatnie. Od początku było wiadomo, że Pękalski jest lekko upośledzony. W późniejszym okresie otrzymywał z tego tytułu rentę. Z uwagi na swoją odmienność, ale także trudną przeszłość w rodzinie, był odrzucany przez społeczeństwo. Nie potrafił więc w dorosłym życiu za bardzo ani znaleźć znajomych, ani tym bardziej partnerki, mimo że bardzo zabiegał o względy kobiet i próbował się ożenić bezskutecznie. Jednocześnie zdarzało mu się mówić, że pociągają go wszyscy – kobiety, mężczyźni, a nawet dzieci. Nie miały znaczenia płeć, wiek, waga, niepełnosprawności. Nie potrafił panować nad popędem seksualnym, a stosunki chciał uprawiać dosłownie z każdym, tak donosiły wówczas media. Świadkowie w toku śledztwa zeznawali, że Leszek Pękalski często był widywany w pociągach, którymi lubił jeździć. Znikał z domu na kilka dni. Gdy wracał, zaszywał się w czterech ścianach i milczał. Nie odpowiadał na pytania ludzi, którzy głowili się, dokąd tak ciągle jeździ. Wampir z Bytowa uwielbiał także przechadzki po lesie. Według media realnych doniesień zdarzało mu się nawet nocować pomiędzy drzewami, a w okolicy krążyły legendy o przerażającym mężczyźnie, który zaszywa się tam w ciemności. W 1992 roku wyszło na jaw, że Leszek Pękalski wcale nie jest niegroźnym wyrzutkiem, a niebezpiecznym człowiekiem. Najpierw oskarżono go o brutalny gwałt. Ofiara, której pozwolił żyć, zapamiętała napastnika i zgłosiła sprawę na policję. Został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu i zainteresowali się nim śledczy. Zaledwie miesiąc później, w grudniu, znowu został zatrzymany, tym razem jako podejrzany o zabójstwo nastoletniej Sylwii, które miało miejsce właśnie w lesie, między miejscowościami Jezierze i Darszkowo w czerwcu 1991 roku. Wpadł przypadkiem, gdy sprawę zabójstwa badała lokalna policjantka. Sekretarka pracująca na komendzie rozpoznała Pękalskiego w portrecie pamięciowym sprawcy, który sporządzono. Dowiedziała się, że miał wyrok za gwałt i pasował do opisu. W końcu został zatrzymany i przyznał się do zbrodni zabójstwa. Pękalski wielokrotnie uczestniczył w wizjach lokalnych, które przeprowadzała policja i prokuratura. W czasie procesu śledczy ujawnili, że nagle, niespodziewanie, zaczął opowiadać o licznych mordach i gwałtach, których miał dokonywać. Podawał takie szczegóły, które mógł znać jedynie zabójca, więc funkcjonariusze uwierzyli w jego winę. Równocześnie dostrzeżono, że Pękalski lubi uwagę, którą mu się poświęca. Chciał być w centrum zainteresowania, bo wreszcie po latach odtrąceń mógł poczuć się kimś, nawet w tak wstrząsających okolicznościach.
Miał doskonałą pamięć, a mundurowi byli pod wrażeniem, jak wiele rzeczy potrafił zapamiętać. Zdarzało się, że znał konkretnych świadków. Po czasie rozpoznawał ludzi, którzy mijali go na ulicy, mimo że oni nie rozpoznawali jego. Składając zeznania, najczęściej był kulturalny i grzeczny, zachowywał się jednak jak dziecko w ciele dorosłego mężczyzny. Budził głęboki niepokój, a słowa, które płynęły z jego ust, mroziły krew w żyłach. Historie były tak przerażające, że policjantki, które uczestniczyły w wizjach lokalnych, nie godziły się na symulowanie ofiar zbrodni, co robi się, by dokładniej oddać ich przebieg. Bały się, że Pękalski może je zaatakować, że nie ma nic do stracenia i jest nieprzewidywalny. Wykorzystywano więc manekiny lub proszono o pomoc silniejszych, postawnych policjantów. W koszmarnych opowieściach podejrzany dochodził do niemal 70 ofiar, a zdaniem niektórych dziennikarzy, którzy śledzili jego poczynania, ofiar mogło być nawet 90. Ostatecznie prokuratura próbowała udowodnić mu jednak 17 zbrodni, w których udało się zgromadzić jakiekolwiek dowody, popełnionych między 1984 a 1992 rokiem. Chodziło o morderstwa, ale też gwałty, a nawet uprowadzenie dziecka. Opisy zbrodni, których Pękalski miał dokonywać, wywołują ciarki na plecach. Na nagraniach z przesłuchań mężczyzny, które przedostały się do mediów, zwierzał się, że zabijał nie tylko kobiety, ale też mężczyzn. Później dotykał ich ciał, z czego czerpał przyjemność seksualną. Został poddany obserwacji psychiatrycznej, która trwała kilka miesięcy. Po jej zakończeniu biegli stwierdzili u niego upośledzenie umysłowe i zaburzenia seksualne, a także sadyzm połączony z nekrofilią, zmiany w centralnym układzie nerwowym oraz wzmożoną agresywność. Tabloidy rozpisywały się o tym, że wampir z Bytowa miał, zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami, onanizować się do 10 razy dziennie. Nie panował nad tym, nie panował nad całym sobą. W czasie śledztwa przyznawał się do kolejnych morderstw, których miał dokonywać w całej Polsce. Twierdził, że między innymi w Toruniu jego ofiarami padły 3 młode kobiety. Wszystkie zginęły w podobny sposób, zaatakowane od tyłu, zmasakrowane i wykorzystane seksualnie. Potem wymieniał dalej: Słupsk, Łódź, Szczecin, Suwałki. Lista miast się nie kończyła, wydłużał ją z każdym kolejnym dniem. Jak wampir z Bytowa wybierał swoje ofiary? Mówił, że najpierw zagadywał osoby, które mu się spodobały. Proponował im stosunek seksualny, kobietom czasem małżeństwo. Gdy odmawiały, denerwował się i przystępował do ataku. Potem snuto domysły, że reakcja ofiary na jego zaczepki determinowała to, co z nią robił. 17-letnią Sylwię, jedną z zabitych, spotkał koło lasu. Dziewczyna znała go, wzbudzał w niej litość i współczucie. Niejednokrotnie tak zresztą działał. Wykorzystywał to, że wygląda niepozornie, że nie wydaje się groźny. Gdy został sam na sam z ofiarą, bił ją rękami i kijem, później rozebrał i zaspokajał się seksualnie. Tak opowiadał w rozmowach ze śledczymi. Leszek Pękalski o innej ofierze mówił z kolei tak: wepchnąłem ją do środka przedpokoju i zaatakowałem nożem, który przyniosłem ze sobą. Zadałem jej na oślep kilka ciosów w szyję i z przodu. Zawlokłem do pokoju, położyłem na podłodze i rozebrałem do naga. Jej rzeczami wycierałem genitalia po stosunku, a ręce z krwi opłukałem tylko wodą. Wytarłem w miękki, kolorowy ręcznik. Wyliczał przerażające szczegóły. Zresztą o mordach Pękalski chętnie mówił też w rozmowach z dziennikarzami, którzy spotykali się z nim w areszcie. Niektórych zbrodni nie mógł popełnić na pewno, nie było to możliwe, ponieważ rozgrywały się one na przykład w tym samym czasie na dwóch krańcach Polski. Śledczy głowili się jednak, skąd o nich wiedział i skąd znał ich przebieg, prawie wszystkie detale. Może coś gdzieś usłyszał, może ktoś mu o tym powiedział, nie wiadomo. Wśród materiałów, które opublikowało m.in. Radio Gdańsk, znalazły się także zeznania kobiety, która padła ofiarą Pękalskiego i przeżyła jego atak. Szedł wprost na nią, ciemno ubrany, złapał ją i wykrzyczał, że zamorduje. W końcu zaczął bić. Kobieta szarpała się, walczyła, ale on był silniejszy. Zerwał z niej ubrania, cały się trząsł jak w jakimś amoku. Po wszystkim nie powiedział nic. Wstał i poszedł do domu. Pozwolił jej żyć, czego do tej pory nie robił. Ofiara zeznała później, że wampir z Bytowa myślał, że ona go nie rozpozna.
a rozpoznałam go całkowicie, relacjonowała kobieta. To właśnie dzięki niej w 1992 roku Pękalski po raz pierwszy został zatrzymany i zainteresowały się nim służby. Proces wampira z Bytowa śledziła cała Polska. Prokuraturze brakowało wielu dowodów wskazujących na bezpośrednią winę oskarżonego, a media rozpisywały się o błędach, które popełniono. Wśród nich wskazywano na obecność odcisków palców śledczych na niektórych dowodach, co oznaczało, że zostały źle zabezpieczone. W wątpliwość poddawano też profesjonalizm prowadzonych przesłuchań, wizji lokalnych, okazań. Akt oskarżenia, który odczytywano na sali przez kilka godzin, okazał się niewystarczający. Z kolei Leszek Pękalski sprawnie manipulował swoimi zeznaniami, wycofując się z przyznania do winy. Powiedział, że to były tylko jego fantazje. Snuto domysły, że zmianę zeznań podpowiadali mu współosadzeni w areszcie. A skoro brakowało twardych dowodów, zaś oskarżony wycofał zeznania, to trudno było go przycisnąć i pociągnąć do odpowiedzialności za zbrodnie, które zarzucała mu prokuratura. Finalnie sąd skazał więc mężczyznę tylko za jedno morderstwo, pierwsze, o którego oskarżono, popełnione koło wsi Jezierze na 17-letniej Sylwii Zdarzkowa. W tym przypadku winę udało się udowodnić. Leszek Pękalski usłyszał wyrok w 1996 roku i dostał 25 lat pozbawienia wolności. Była to wówczas najwyższa możliwa kara, ponieważ dzisiejsze dożywocie wtedy nie funkcjonowało. Od 2007 roku mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z więzienia. Zespół terapeutów opiniował jednak, że mężczyzna nie powinien wyjść na wolność. Karę w areszcie śledczym w Starogardzie Gdańskim, gdzie przebywał, zakończono 11 grudnia 2017 roku. Ale mówiło się też, że wyjdzie dopiero 2 lata później, bo miał jeszcze odsiedzieć karę za gwałt. Media hucznie rozpisywały się wtedy, że wampir z Bytowa wyjdzie na wolność. Lecz tak się nie stało. Wyszedł on co prawda z więzienia, ale od razu trafił do zamkniętego ośrodka w Gostyninie na podstawie odrębnej ustawy dla tego typu przypadków, która nazywana jest ustawą o bestiach. Spotkał go los podobny do tego, który znamy ze sprawy innego zabójcy i gwałciciela, Mariusza Trynkiewicza. Co ciekawe, po latach prokuratura regionalna wróciła do badania spraw z końca lat 80. i początków 90., kiedy rozgrywały się morderstwa, o które podejrzewano Pękalskiego. Wznowiono śledztwa z całej Polski, nie tylko z rejonu, w którym mieszkał wampir z Bytowa, bo ten lubił podróżować i uważano, że mógł zabijać także na wyjazdach. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, Leszkowi Pękalskiemu, który 12 lutego 2023 roku skończył 57 lat, żadnych nowych zarzutów na razie nie przedstawiono. Policjanci z Archiwum X mają nadzieję, że dzisiejsza zaawansowana technologia pozwoli na lepsze, dokładniejsze zbadanie zgromadzonych dowodów w sprawie wampira z Bytowa. Pokój zbrodni. Dziękuję, że jesteś z nami, bo tworzymy ten program właśnie dla Ciebie. Zostaw po sobie komentarz lub polubienie, a żeby nie przegapić żadnego odcinka Pokoju Zbrodni, zasubskrybuj ten kanał. Twoje wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie.